Witam serdecznie w kolejnym odcinku Vlog z samochodu. Ja jestem oczywiście Max. Witam Was ponownie. Kontynuujemy naszą rozmowę. Jakże ciekawą, a więc praca w Niemczech. W poprzednim odcinku mówiłem o pracy w Grossbeeren. Teraz Wam powiem o mojej pracy, jaką mam na dzień dzisiejszy. Pracuję w pralni chemicznej. I pewnie wiele osób z tego będzie się śmiało. Ja zresztą z tego też się śmieję, że z gastronomii, gdzie kucharzem, szefem kuchni skończyłem w pralni. Ale muszę Wam powiedzieć, że to wszystko się zmienia w głowie, gdy pojawia się dziecko, pojawia się rodzina. Człowiek już nie myśli tylko i wyłącznie o sobie, ale również też i o tym, żeby całej rodzinie było dobrze. I dlatego też zacząłem pracować i pracuję, choć nie ukrywam, miałem bardzo dużo takich chwil wątpliwości i rezygnacji. Dlaczego tutaj, dlaczego ja, dlaczego my, dlaczego oni. I tego typu inne rozkminki. Takie, wiecie, takie telenowele. I już byłem bliski rezygnacji, natomiast stwierdziłem, że jednak dla syna warto. Pieniądze są bardzo dobre. A warunki pracy, muszę Wam powiedzieć, takich się jeszcze kurwa nie spotkałem. Naprawdę. O tym Wam za chwilę opowiem. Bo pracując, ile ja w ogóle w Polsce pracowałem? No jakieś 10, 11, łącznie 12 lat mam przepracowanych. Oczywiście nie wszystko jest na umowę o pracę. Wiem, jak to jest w Polsce, prawda? Nie jest lekko. Nie jest lekko, żyje się ciężko, ale ma być coraz lepiej. Nasza władza poinformowała, że już w przyszłym roku, znaczy za rok, tak, w 2020, będziemy, kurwa, zarabiać minimalną krajową prawie 4000 zł. Wow. Zobaczymy, co z tego będzie, choć ja w ogóle uważam, że jest to totalna bzdura i brednie, w których absolutnie nikt nie powinien wierzyć. Ale temat zupełnie na inną rozkminę. Dojazd mój do pracy, słuchajcie, w tej chwili to jest 45 minut. Już Wam wcześniej o tym mówiłem. Wstaję o 5, wyjeżdżam o 6 do 6. Spotykamy się wszyscy tutaj niedaleko mojego domu. Tam się wszyscy spotykamy, przesiadamy się w jeden samochód i jedziemy sobie do pracy. Kończymy pracę o 15.45, a więc w domu ogólnie jestem o godzinie 17.00. Jest zdecydowanie bliżej niż miałem, zdecydowanie bliżej, no i zdecydowanie mniej pieniędzy na paliwo wychodzi, prawda? Szczególnie jak się ma fajną ekipę, 5 osób, to każdy jedzie raz w tygodniu, tylko że wiadomo, dojazd tylko z mojego domu tutaj do innej miejscowości zajmuje mi jakieś 10 minut, a więc tutaj, jeżeli chodzi o takie kwestie, to tutaj jak najbardziej jest na plus. No i muszę Wam powiedzieć tak, krótko i na temat. W Niemczech, znaczy właśnie, podstawowa kwestia, język. Ja języka niemieckiego, znaczy ja język niemiecki znałem. W części takiej podstawowa minus jeden. A więc danke, bitte, morgen, o. I nie wiem, to tam kurwa pięć słów mogłem zlepić i z tego powstawało zdanie. Jedno jedyne. I bałem się tego bardzo, że jednak bez języka niemieckiego tutaj raczej szans nie mam w Niemczech. Natomiast tą osobą, która załatwiała mi tą pracę, taki niby pośrednik, znaczy taka prywatna osoba, która po prostu zajmowała się szukaniem pracy, się jej płaciło 1000 zł za znalezienie tej pracy. Oczywiście po całym miesiącu przepracowany trzeba było je zapłacić tysiaka. Zdzierstwo, oszustwo, chuj nieważne, ale praca jest i to jest najważniejsze. Gdyby to się płaciło co miesiąc, to wtedy wiadomo, byłoby inaczej, no to można było na to spojrzeć. Natomiast to się płaci tylko i wyłącznie jednorazowo. I w tej pracy i pytałem się, i mówiłem wyraźnie, że ja języka niemieckiego absolutnie nie znam. Ona powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu, tam Polacy już pracują, a więc okej. No i słuchajcie, prawda jest taka, że w tej pralni, gdzie ja pracuję, to jest blisko granicy, pracuje, nie chcę Was skłamać, nie wiem, z 40-50 osób łącznie wszyscy, gdzie połowa z tego to są osoby niepełnosprawne, umysłowo, naprawdę.
Drudzy to są Niemcy, już w takim wieku dość, takim, nie wiem, bym powiedział 50+. No i my Polacy, młodzi, tak naprawdę pracujący najciężej. No bo ja na przykład pracuję na maszynach, na takiej jednej maszynie, z której wychodzi już pranie wyprane, ja po prostu muszę tylko posortować, ewentualnie często teraz jestem na suszeniu, gdzie trzeba obsługiwać dwie takie wielkie, ogromne maszyny i trzy takie mniejsze suszarki, znaczy mniejsze suszarki, do tych mniejszych wchodzi około 50 kg ciuchów, które trzeba włożyć, mokrych, później wyciągnąć. No i te wielkie, ogromne, tam gdzie wchodzi, nie wiem, ze 100, 150. Praca czysto fizyczna. O, może powiem tak. I nie ma tam po prostu, tak jak miałem w Grossberren, że dostawało się sprzęt na rękę i się kurwa szło, się pikowało, się ściemniało. Tutaj ściemniać absolutnie nie można, no bo nie ma po prostu jak. Ale ogólnie praca, muszę wam powiedzieć, po roku przepracowanym, muszę powiedzieć, że ogólnie praca jest naprawdę spoko. Naprawdę. Praca jest spoko. Człowiek się uczy tego niemieckiego, słuchając tych Niemców, no bo szefowa do mnie przychodzi, mówi mi coś po niemiecku, chuj, że nic nie rozumiem, ale wystarczy tylko i wyłącznie się uśmiechnąć, pokiwać głową i powiedzieć ok, keine problem i wszystko jest kurwa jasne. Z tego zawsze mam największą polewę. No ale to wystarczy, tak? Znaczy z reguły ta nasza pani, która tutaj taką jest, to nie jest szefowa, to jest taka brygadzistka, o. Bardzo miła, sympatyczna pani, która jeszcze z 3 lata idzie, odchodzi na emeryturę. Ona zawsze, jak do mnie przychodzi, bo wie, że ja niemieckiego nie umiem. I jak nie ma kolegi, który umie niemiecki, zawsze przychodzi i mi tłumaczy, to ona zawsze mówi bardzo powoli i bardzo gestykuluje. I jak człowiek jest w miarę inteligentny, to mniej więcej z tych gestykulacji, z tych kilku tam słów gdzieś tam wyłapie, będzie wiedział, o co chodzi, po prostu wyczai, o co temu Niemcowi chodzi. Ale tak naprawdę, jeżeli się pracuje ciężko, znaczy ciężko, po prostu jeżeli się pracuje, wykonuje się swoją pracę, to absolutnie tutaj nikt nie przychodzi, nikt nie dręczy, kurwa, tak jak w Polsce, nikt, no po prostu się nikt nie wpierdala w swoją pracę, po prostu masz robić i tyle. Jeżeli robisz wszystko w porządku, to nie ma najmniejszego problemu. I teraz tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, o zarobki, no w Niemczech trzeba liczyć na sam początek na najniższą krajową. Najniższa krajowa na dzień dzisiejszy to jest 1270 euro na rękę. Gdzieś tu miałem cetel swój ostatni, chciałbym wam go pokazać, ale to już niedługo będę miał, więc postaram się wam go pokazać i dokładnie omówić, ile się odciąga w Niemczech za ubezpieczenie. Jest jeszcze w Niemczech takie coś, w mojej firmie takie właśnie coś jest, ubezpieczenie od bezrobocia. Jeżeli stracisz nagle pracę, oczywiście nie ze swojej winy, stracisz pracę, to ktoś cię zwolni, to wtedy możesz przez 6 miesięcy iść i będziesz dostawała 65% swojego wynagrodzenia przez 6 miesięcy. To jest takie ubezpieczenie właśnie od utraty pracy. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Jeżeli masz dzieci, możesz starać się o Kindergarten, na pewno go dostaniesz. Jeżeli pobierasz 500+ w Polsce, wtedy ten Kindergarten jest tylko i wyłącznie wyrównany do pełnego Kindergartenu, tak? Więc jeżeli Kindergarten jest to 220 euro, ty pobierasz 500+, no to tych od 500+, oni tylko i wyłącznie płacą ci tą różnicę do pełnego Kindergartenu. Zrozumieliście? Mam nadzieję, że tak. I teraz tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, o urlopy, tutaj w Niemczech, przynajmniej tutaj, gdzie ja pracuję i gdzie pracowałem poprzednio, prawo pracy to jest prawo, które się przestrzega bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby jakikolwiek prawa pracownika były w jakikolwiek sposób łamane. Tak jak to się dzieje w Polsce, może nie wszędzie. Nie ma czegoś takiego, że masz zostawać dłużej po pracy, nie ma czegoś takiego, że urlopów sobie nie możesz wziąć. Nie ma nawet czegoś takiego, słuchajcie, że jesteś chory i musisz być w pracy. Tak naprawdę w Niemczech, tutaj gdzie ja pracuję, znaczy ogólnie my Polacy,
tak u nas po prostu jest. Chory czy kurwa nie chory, raz na półtora miesiąca po prostu idziemy na El Cuatro na tydzień i nikt absolutnie nic nie mówi. Oczywiście my to robimy w sposób taki dość inteligentny, a więc zawsze czekamy, aż wszyscy będą w pracy, nikt nie będzie, wszyscy wrócą z urlopów. Szczególnie jeżeli chodzi o nasze miejsca pracy, tak jak ja przykład na maszynie stoję, muszę wiedzieć, że zawsze ktoś mnie może zastąpić, gdy mnie nie ma, żeby po prostu mój brak mojej osoby po prostu był jak najmniej widoczny dla pracodawcy, dla szefów. I co półtora miesiąca, słuchajcie, spokojnie się chodzi na L4 na cały tydzień i nikt absolutnie nic nie mówi. Jeżeli chodzi o wyjścia wcześniej, bo nie wiem, wiadomo, no, my musimy dojechać do Polski, pracujemy do godziny 15:45, praktycznie wszystkie urzędy, banki są czynne do godziny 17-18, więc jeżeli nawet ktoś potrzebuje raz na jakiś czas wyrwać się z pracy wcześniej, oczywiście musi przyjechać swoim własnym samochodem, idzie tutaj do naszej brygadziski i też bez najmniejszego problemu, o, muszę znowu zjechać, zapalić. Bez najmniejszego, słuchajcie, o Jezus, problemu jest w stanie takie coś zrobić. Chwila, momento. A więc jeżeli chodzi o wszelkiego typu aspekty, naprawdę takie czysto po prostu ludzkie, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczony, zdziwiony, ale oczywiście mile, że takie coś w ogóle faktycznie jest możliwe i to kurwa w takiej firmie jak pralnia. I tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że nie ma pracy. Praca po prostu jest kurwa non-stop, jest praca. Prania jest coraz więcej. I tutaj nawet bardzo dużo jest takich sytuacji, że ludzi nie ma, bo i na urlopach są, ktoś zachoruje, L4. Nie ma czegoś takiego, że na przykład jest brak pracowników, jakiś stres, że ktoś wraca z chorobowego i dostaje opierdol. Absolutnie nie. Po prostu ty w Niemczech po prostu masz obowiązek pójść na chorobowe, jeśli czujesz się źle. Po prostu. No. I widać to po Niemcach, że po prostu każdy z tego po prostu korzysta. Jeżeli masz katar, faktycznie masz katar, boli cię gardło, czy bolą na przykład nas, chłopaków, gdzie pracujemy na tych maszynach, dźwigamy ciężkie rzeczy, bolą nas krzyże, po prostu idziemy do lekarza, dostajemy L4. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, przychodzisz z pracy, wszyscy są uśmiechnięci, nikt ci nic nie gada, nikt ci nic nie pierdoli. To samo dokładnie, słuchajcie, z urlopami. Pisze się na kartce, daje się brygadzistce, brygadzistka idzie sprawdzać, czy w tych dniach, gdzie ty chcesz, też ktoś, za zbyt dużo osób też nie chce mieć urlopu, jeżeli nie ma najmniejszego problemu, dostajesz. Od samego początku masz 25 dni urlopu, nawet jeżeli tego roku całego nie przepracujesz, to na górkę już po prostu masz. Więc naprawdę, jeżeli ja zaczynałem rok temu w październiku, rozpisałem sobie cały rok już na te 25 dni urlopowe i po miesiącu pracy już poszedłem na chorobowe, bo faktycznie raz w roku, kurwa, muszę naprawdę zachorować, tak naprawdę, naprawdę. I po miesiącu poszedłem sobie na chorobowe na tydzień i nikt nic też mi nie mówił. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie takie czysto ludzkie, to tutaj, jeżeli chodzi o pracodawców, jakich ja pracowałem w Polsce, a tutaj do niemieckich, to tu jest w ogóle, no zupełnie jest inaczej. Wiadomo, tego nie można wykorzystywać w sposób taki bardzo prymitywny, jak to Polacy potrafią, a potrafią. Jeżeli pracujecie na przykład w takich dużych korporacjach, na takich właśnie magazynach, tam gdzie ja pracowałem, tam Grossberem, to kurwa, jeżeli nawet ci nie ma w pracy, to tam nawet nikt tego nie dostrzeże. To tylko po prostu będzie gdzieś zanotowane w komputerze, że tej osoby po prostu nie ma. Nikt tego nie dostrzeże, bo tam jest tyle kurwa ludzi, że nawet by 10 nie było, a nie było dziennie około 20-30 osób, z tego co tam pamiętam, to tutaj naprawdę nikt nawet nie zwrócił uwagi, że kogoś po prostu nie ma. W pralni, gdzie pracuje 50 osób, i faktycznie te osoby się przydają, to jest zauważalny brak na przykład 5 osób, ale też nikt absolutnie, słuchajcie, wam nic nie powie. Jeżeli chodzi o wolne, tutaj z wolnymi jest plus i minus. W Niemczech wiadomo, wolne jest wtedy, kiedy w Niemczech po prostu jest wolne. Nikt nie patrzy na to, że są Polacy pracujący w Niemczech, oni mają wolne w Polsce, to mają wolne. Nie. Ja pracuję w Landach Brandenburgia, patrzymy na kalendarz zawsze na cały rok Brandenburgii, kiedy są wolne, jakieś święta. Świąt naprawdę jest dość sporo.
i w tych dniach po prostu mamy wolne. Czasami zdarza się tak, na przykład jak teraz, że 3 będziemy mieć wolne, znaczy wy już ten już będzie po 3. 3 będziemy mieć wolne, no to jest czwartek, a więc od poniedziałku do piątku, poza czwartkiem pracujemy godzinę dłużej, jeśli będzie taka potrzeba, a nie zawsze taka jest, praktycznie rzadko. No i w sobotę do godziny 14, ale to też tylko i wyłącznie wtedy, gdy faktycznie się nie wyrabiamy. Ale co najważniejsze, jeżeli pracujesz w tą sobotę i szefostwo podaje grafik i ty przychodzisz, nie musisz przyjść, ale znaczy wiadomo, no jeżeli nie przyjdziesz, no to musisz dać L4, tak? A jeżeli będziesz, to ci płacą 25% więcej za godzinę, tak? 25% więcej. Jeżeli robisz nad godziną, to też masz płacone jakoś tam też więcej. Jest to naprawdę, tutaj ja jestem bardzo, słuchajcie, mile zaskoczony ich polityką, jaka jest, i tą kulturą pracy też naprawdę jestem bardzo zszokowany, szczególnie taki ten główny nasz boss, który jest tym takim jakby właścicielem, dyrektorem, szefem. To muszę wam powiedzieć, że naprawdę koleś w ogóle nie przypomina takiego topowego Janusza polskiego biznesu w ogóle. On się nie wpierdala, on się nie wtrąca, on sobie przejdzie, on zobaczy, ewentualnie ci pomoże, pójdzie do pracy, jeżeli widzi, że tutaj sobie nie radzisz albo czegoś jest za dużo, to przyjdzie ci, pomoże, nic nawet ci nic nie powie, nawet się uśmiechnie. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę pracy, to tutaj zupełnie jest inny świat, niby kurwa blisko, ale kultura jest zupełnie inna. I tak właśnie mam w tej pracy. Zarobki, no to już wam mówiłem, 1200, tam 770 euro. L4, słuchajcie, jeżeli chodzi o L4, oni płacą 100% przez 3 miesiące, jeżeli byś był na L4, to pracodawca płaci 100%, później już przyjmuje twoją płatność Krankenhaus, a więc ubezpieczyciel, którym jesteś, oni wtedy płacą chyba 80% twojej pensji. Więc czy ja jestem w pracy, czy mnie kurwa nie ma, i tak dostaję zawsze całą pensję do ręki, więc w ogóle rajskie życie, naprawdę, rajskie życie, i naprawdę nie ma co absolutnie narzekać. Jeżeli macie takie możliwości zaczęcia pracy w Niemczech, naprawdę się nie bójcie, idźcie śmiało. Jeżeli potrzebują Polaków, to znaczy, że oni zdają sobie sprawę z tego, że Polacy nie wszyscy muszą znać język niemiecki, więc też się nie bójcie, idźcie się, pytajcie. Bo naprawdę warto spróbować zobaczyć, jak to faktycznie w tych Niemczech jest. Tym bardziej, że już od pierwszego dnia pracy tam nie ma umowy śmieciowych. Tam od razu masz umowę o pracę na pierwszy rok. 6 miesięcy masz okresu oczywiście próbnego. Po tym roku przedłużają ci, przynajmniej tak jest tutaj w firmie, gdzie ja pracuję, od razu masz na czas nieokreślony. I od pierwszego dnia pracy już ci się odkłada na emeryturę niemiecką. A więc... Słuchajcie, żyć nie umiera. Wybierz pikera. Kiedyś była taka fajna reklama. No i tyle w tym odcinku. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o Polakach w Niemczech, bo to jest temat bardzo, bardzo drażliwy i bardzo ciekawy. No i oczywiście o finansach, bo to jest też również ciekawe. Jest parę fajnych sposobów, żeby te finanse jakoś sobie... Znaczy, żeby sobie je troszeczkę powiększyć, ewentualnie jak to się przekłada na realia polskie, też sobie o tym jutro powiemy. A teraz serdecznie Was pozdrawiam, do usłyszenia i zobaczenia na moim kanale. Już niedługo oczywiście stream za kongrom, zobaczycie się też już niebawem, a więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa.